Euro USD. Jakby zakończyło tam w poprzednim, przedpoprzednią środą zakończyliśmy w nawiasach. Co się wydarzyło? Euro USD doszło do naszego poziomu, zareagowało, czyli mieliśmy pierwszą reakcję na 5 pipsów w zeszłą środę. Mieliśmy również pierwszego PDN-a rozliczonego i pojechało. I teraz pojechaliśmy, w ciągu 2-3 dni rozliczyliśmy poziom Sky Blue, czyli jakby kasa się zgadza, została rozliczona, ale Sky Blue wisi. Pomimo tego, że to, co mówiłem, jeżeli, bo tu nie mieliśmy też, nie mieliśmy ping-ponga, było Sky Blue, nie doszliśmy do EX-a, powrotnie i wyjazd, tylko był jakby taki, tutaj była ta korekta, ale wyszliśmy dalej. Więc statystyka mówi, że w ciągu 2-3 dni powinniśmy wrócić do Sky Blue EX, a z dużym prawdopodobieństwem również do Sky Blue. Ten drugi element w tym przypadku niestety nie zadziałał. Jeżeli graliśmy na sztywno do tego poziomu, no to na razie siedzimy pod wodą z tego setupu tu. Kolejny dzień, no taki nudny, jakby to można było powiedzieć. Reakcja tu jest jeszcze na miesięczne wsparcie, tak, czyli poziom C-Green. No i tutaj jest też reakcja na poziomy red, czyli tygodniowe wsparcie i opory. Dzisiaj będzie już nowy poziom red, więc pytanie, czy zareagujemy na ten i odbijemy w górę, czy cena na przykład będzie chciała dojść do nowych redów. Wykluczyć tego nie można, choć moje oczekiwanie, przyznam, jest takie, że jednak tutaj ta cena się odbije. Za tydzień będziecie mogli mnie z tych słów rozliczyć. Tutaj mieliśmy te reakcje, o których mówiłem. Kolejny dzień, i to był tutaj piątek, no, reakcja, jakieś tam kolejne reakcje, bardzo słabe, ale dzień zakończony pomiędzy Sky Blue i Sky Blue. Nic wielkiego się nie działo. Kolejny dzień, tu już mamy poniedziałek, wyjście w górę i znowu mieliśmy fiolety. Miała być reakcja. Nie było bezpośredniej, było wyjście, powrót, więc zamknięcie setupu na tym powrocie. No i tutaj mamy też schematy już PDN, powroty do nawiasów. Dzień zamyka się w ramkach Sky Blue. Górne, dolne gdzieś jest tutaj chyba przykryte przez reda. Tak, dokładnie, red się pokrył tutaj ze Sky Blue. Kolejny dzień, wczorajszy, no jakby nuda, nic się nie wydarzyło. No nic się nie wydarzyło poza jakąś tam reakcją na yellow. No i dzisiaj dochodzimy do poziomu Sky Blue. Możemy sprawdzić, czy już mieliśmy tą reakcję pięciopipsową. Myślę, że jeszcze jej nie ma, ale niewiele tam brakuje do tego, żeby tą pierwszą reakcję na 5 pipsów zaliczyć.